Siemaneczko, kochani, witam was w kolejnym odcinku i zapytacie zapewne, ej Zając, ale dlaczego kolejny odcinek jest tutaj, gdzie mata jest czarna i jest to seria na parapecie? Kochani, już wam wyjaśniam, mianowicie jeśli wy to oglądacie, to znaczy, że ja w tym momencie właśnie szukam robaków w Rumunii i w Bułgarii i nagrywam dla was special. W związku z tym przed wyjazdem nagrałem parę filmów tak na szybko, bo wiecie, że u mnie z czasem zawsze jest problem i po prostu wypuszczam je tak jak zwykle, ale w tej formie. Kochani, do rzeczy, co dzisiaj robimy? Powiedzieliście pod ostatnim filmem ze Skolopendrą, że bardzo, ale to bardzo chcecie update i karmienie. W związku z tym wychodzę naprzeciw i będziemy robić ten update i to karmienie. Tutaj, słuchajcie, jest pojemnik ze Skolopendrą. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądała aranżacja tego pojemnika. Jeśli nie, to zobaczcie tutaj w propozycji. Natomiast teraz, kochani, pojemnik wygląda w ten sposób. Kamieni, które tutaj były, nie widać. Tak naprawdę jest tylko mech i torf. No bo Skolopendra po prostu to przekopuje. I słuchajcie, plan dzisiejszego odcinka jest taki, że przekładamy tą Skolopendrę na teraz do takiego pojemnika. Damy sobie ją tutaj. Damy jej w pojemniku świerszcza. Zobaczymy, jak atakuje. I jak ona już zaatakuje, to wtedy zajmiemy się aranżacją. Tak sytuacja wygląda, w związku z tym bierzmy się do roboty. No i tak, na pewno bardzo mi zależy, żeby wyciągnąć kamienie. Prawdopodobnie jest, no, jest duża szansa, że pod którymś z nich Skolopendra siedzi. O, jak ona, słuchajcie, głęboko te kamienie zakopała. I co wam mogę powiedzieć? Skolopendra, ta konkretnie, to jest cingulata, którą dostałem ostatnio w paczce niespodziance. Ona, słuchajcie, jest z odłowu z Macedonii, bo tam takowe żyją, bo ogólnie, słuchajcie, z cingulatami, z tymi konkretnymi skolopendrami, to jest tak, że nie dość, że są największymi europejskimi skolopendrami, to tak naprawdę można by to uogólnić, że praktycznie całą południową Europę one zamieszkują i rzeczywiście tak jest w bardzo wielu, troszkę, dosłownie troszkę cieplejszych krajach. Możemy napotkać te skolopendry, bo my też w Polsce mamy skolopendry, tylko nie wiedzieć czemu, ich polska nazwa to wij drewniak, więc jak sobie wpiszecie w Google wij drewniak, to wam wyskoczy prawdziwa, pełnoprawna skolopendra, tylko niestety taka, która ma 3-4 cm. Te natomiast, słuchajcie, mogą osiągnąć 17 cm. A jeszcze w internecie wyczytałem, że są izraelskie cingulaty, które tam nawet do 17 cm dorastają, więc jest to naprawdę całkiem pokaźny rozmiar. Wyjmijmy ten mech, bo ona tam się czai w środku pod torfem. Fajnie by było, żeby dzisiaj nie uciekła, bo naprawdę, słuchajcie, no nie mam czasu, ja tutaj jestem tak pół na pół, pakuję się i nagrywam. Mamy pusty pojemnik, tak się przynajmniej wydaje. Niemniej tam w środku jest skolopendra, spróbujmy ją zatem wygrzebać. Jeszcze wiecie co jest fajne? Że ta skolopendra normalnie często wychodzi na powierzchnię, słuchajcie. I o tyle, o ile skolopendry to są zwierzęta nokturalne, czyli takie, które no, ogólną aktywność wykazują w nocy czy po zmroku ogólnie, to, słuchajcie, ta cingulata, ona wychodzi bardzo często na powierzchnię. I to jest bardzo przyjemna sprawa. O, już tutaj jest. Tylko jak to, słuchajcie, zrobić, żeby ona nam nie spieprzyła? Myślę, że uda nam się ją jakoś tutaj zgarnąć. Ło! Nie, 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 uciekła? Ło, słuchajcie, jest dokładnie pod pojemnikiem. Damn! Widzicie tą akcję? Może się uda podnieść szybko pojemnik i ją zachęcić, żeby ona tego pojemnika weszła. Wow! Bang, słuchajcie, zleciała z biurka, ją złapałem. Okej, okay, kiedy mamy tego giganta już złapanego, no to przechodzimy do strefy karmienia. Kurczę, fajnie by było, gdyby udało się tutaj to nagrać, bo naprawdę dość spektakularnie to wygląda, kiedy ta skolopendra się tak cała tymi wszystkimi odnóżami trzyma świerszcza. Ale wiecie co, chyba ona się zestresowała tym, że ją tak wywygoniłem. I boję się, że nic z tego nie będzie. No ale jeszcze zobaczmy. A jeszcze z ciekawostek, słuchajcie, skolopendra cingulata to są jedne z najmniej jadowitych skolopendr, więc po prostu ugryzienie raczej nie wyrządzi nic, poza tym, że no będzie cholernie bolało. No jest narwana, chcę pokazać świerszczowi, żeby spadał, ale nie jest w ogóle agresywna, słuchajcie, do niego. Dobra, kochani, bierzemy świerszcza, bo no nic z tego nie będzie. Chciałem wam pokazać, jak ona atakuje, ale niestety nie udało się. Natomiast będę miał to na względzie i po prostu będę starał się nagrać ten fakt. No i okej. Okay. W takim razie zabierzmy się za aranżację. I w tym momencie, kochani, ja jej przygotowałem taki pojemnik. Jest naprawdę spora warstwa torfu. Ona jak będzie chciała, to nawet się zakopie na sam dół. Jest on ubity. No i dobra, na pewno kamienie, bo to jest ważne. Mam taki kamień, kiedyś sobie go z Włoch przywiozłem i ja go tutaj na pewno gdzieś wcisnę, tylko tak, bo widzicie, on tu ma płaszczyzny. Fajnie było, o, myślę, że tą stroną go położymy. Wtedy skolopendra najbardziej skorzysta z tego kamienia po prostu. Dobra,
jest kamień. Może nie wygląda on tutaj jakoś spektakularnie od góry, ale jest spoko. I dorzućmy te, które miała, bo bardzo mi się podobają. O, możemy w sumie jakoś tak... coś takiego zrobić. No i wiecie co, ja jej tutaj podłoża wcale nie będę teraz sypał mchem tak jak ostatnio, z tego względu, że nawet jeśli ona już wyjdzie, i to fajnie, że wyszła, to słuchajcie, nie widać jej, bo nam się maskuje z tym mchem, więc mchu będzie dosłownie tak ociupkę, formalnie bardziej bym powiedział. Tego kija dajemy, ten mi się nie podoba, ale mam coś takiego. To tutaj siądzie. Jakieś liście suche by fajnie było ogarnąć do takiego pojemnika dla skolopendry. O, dobra. I co, bierzemy ten mech, co był tutaj? Może weźmy go trochę. Tak wiecie, symbolicznie, no już trudno, niech ma. No i fajnie, pojemnik jest gotowy, słuchajcie. Szybka akcja, bo tak naprawdę wsadziliśmy tutaj cztery kamienie i korzonek. I ja to tak zostawiam. Ona będzie miała spoko, ma się gdzie schować. Teraz ma naprawdę bardzo fajny, duży i ciężki kamień. No i tak, generalnie torf tutaj jest wilgotny, no bo go rozrabiałem. Natomiast jeśli on trochę przeschnie, to będę starał się utrzymywać wyższą wilgotność po prostu z jednej strony pojemnika. Także pojemnik jedzie na bok. Jeszcze sobie na sam koniec, na pożegnanie, zobaczmy na tą skolopendrę. Kurczę, no jest nieprzyjemny stwórco. Ja cię kręcę. O, jak ona bardzo chce wyjść. No, jest naprawdę bardzo ładna i tak bardzo skolopendrowa. No, wiecie, ze skolopendrami to jest tak, że jeśli ktoś się nie boi pająków, to wcale to nie znaczy, że na taką skolopendrę naprawdę nie podskoczy ze strachu, bo ja sam, jeśli ta skolopendra zaczyna biegać po biurku, to naprawdę czuję do niej mocny respekt. Natomiast plus jest taki, że one nie chodzą po szybach, czy też po pionowych powierzchniach płaskich, więc chociaż tyle. Wtedy to by było, co? No, no i tak nasza piękna skolopendra wygląda. Więc cóż mogę dodać na sam koniec? Wrzućmy ją do nowego pojemnika. Myślę, że będzie szczęśliwa. Jeśli miała wcześniej takiej wielkości pojemnik, to w tym naprawdę jej będzie fajnie. Tylko wiecie, ja sobie przygotuję od razu w tym momencie wieczko, w razie gdyby ona rzeczywiście miała czmychnąć od razu na bok, a tak lubi się zdarzyć. No i dobra, leć mała. Może ją tu na kamień wysypiemy. No powiedz nam, skolopendro, jak pierwsze wrażenia? Torf wystarczająco wilgotny? Kamienie spoko? Tak mi się wydaje. No i tyle, kochani. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie o tej łapce w górę, bo to dla mnie po prostu jest taki wyraz, że doceniacie i te filmy rzeczywiście są fajne. Komentarzem również nie pogardzę, bo wszystkie czytam, może nie na wszystkie odpisuję, ale wiedzcie, że ja tam jestem. Jak piszecie ten komentarz, to ja doskonale o tym wiem. I jeszcze was zachęcam oczywiście do linków pod spodem, pod filmem. Tam mamy takie rzeczy jak Facebook, Instagram czy grupa na Facebooku. Każdy polecam tak samo i tak naprawdę to jest tyle. Dziś jest sobota, początek weekendu, więc wybawcie się bezpiecznie i dobrze. A my widzimy się już w środę. Hej!